Ogromna brama 11:1, wielkie trzęsienie ziemi, proszę o pomoc tym dzieciom, jesteśmy za liniami wroga. Dzisiejsza data w kalendarzu Archanioła to nieskończoność 0M8A1N1A1A1A1, nieskończoność, nieskończoność C1A1A1A1A1A1A1, nieskończoność, nieskończoność B1TT, nieskończoność. Więcej informacji jest dostępnych w archangelickalendarz.com. I proszę nie zapomnij polubić, skomentować, udostępnić i zasubskrybować. Gaja postanowiła pozostać nieruchomo w otoczeniu dominującym na Ziemi. Oznacza to również, że aktywność sejsmiczna, której doświadczamy, będzie się nasilać. Powinniśmy być ostrożni, jeśli zdecyduje się zostać tutaj na ten prosty dzień, ponieważ w czasach starożytnych było to prekursorem wielkiego trzęsienia ziemi, które według szacunków miałoby miejsce pomiędzy 9 a 13 w skali Richtera. Możemy również oszacować, ponieważ skala ta nie istniała przy ostatnim uderzeniu tego trzęsienia ziemi. To szczególne trzęsienie ziemi ma miejsce za każdym razem, gdy Atlantyda lub Lumeria wstaje i lub ziemia się obraca. Bardzo przypomina nam, kiedy oś pęka w samochodzie, ale tak naprawdę nic nie jest zepsute. Bardzo trudno jest wyrazić to wydarzenie w całości, ale mogę Was zapewnić, że nie pozostawi ono wątpliwości co do tego, co to jest, kiedy faktycznie się wydarzy. Nie należy tego mylić z nagłym wstrząsem, o którym mówiłem wczoraj. To bardzo wielkie trzęsienie, które Kalifornijczycy przepowiadają od dziesięcioleci, nawet jeśli nie będzie to zbyt lokalne dla Kalifornii. Jest to również zbieżne z bardzo dużym 11 miliardów 111 milionów 111 tysięcy 111 AKA 1A1A1A1A1A1, który właśnie się otworzył i jest bardzo podobny do bramki 1111 z wyższego źródła, ponieważ jest to zestaw 11:1. To zawsze znak, że nadchodzi wielka pozytywna zmiana, ale nigdy wcześniej nie widzieliśmy tak dużej bramy 1111 i na pewno możemy założyć, że będzie dramatyczna, ponieważ pochodzi z 144 wymiaru. Nie oznacza to, że te rzeczy przebiegają bez żadnych incydentów, oznacza to po prostu, że doprowadzą one do poprawy wszystkich zaangażowanych stron. Widzimy publiczne dowody szaleństw zorganizowanej ciemności, gdy coraz więcej ich stworów na niskim poziomie zawiera umowy, aby wszystko to ujawnić. Do tego miała na myśli Ellen, kiedy wskazała, że wśród nich był zdrajca, chociaż najwyraźniej nie są jeszcze świadomi tego, kim są na razie, a jest ich więcej. Jest wielu, którzy śpiewają, jakby byli na scenie w Met, a ponieważ wszyscy są poddawani kwarantannie, tak naprawdę nic zorganizowanego ciemność nie może z tym zrobić. Ich hierarchia sprawiła, że wszyscy sprawdzają się nago w mediach społecznościowych, a główna osoba współpracująca z władzami nadal gra razem z grupą i wzbudza bardzo małe podejrzenia z tego powodu. Nasze legiony są oficjalnie za liniami wroga i idą do przodu w dynamicznym stopniu. Definicja tego jest różna, od odzyskania ciała, które niegdyś było zajęte przez istotę negatywną, do fizycznego przejęcia pozycji geograficznej i wszystkiego pomiędzy. Pod każdym względem robiliśmy postępy w walce o położenie kresu ich tyranii raz na zawsze. Jesteśmy prawie w punkcie, w którym możemy skupić naszą uwagę na znacznie większych i lepszych rzeczach, ale do tego czasu musimy zachować sumienność. W bardzo pokrewnych wiadomościach bardzo niesławny film z ciemnej sieci będzie odtwarzany przez główny nurt medialny w przypadkowym wydaniu. To usunie cały pozostały pęd, który zorganizowana ciemność kiedykolwiek zgromadziła i sprawi, że ich zbrodnie zostaną ujawnione w mgnieniu oka. Stanie się to po wielu spotkaniach obu stron, które będą przypominać klasyczne rapowe bitwy z początków hip-hopu i zakończą się Gangster Move, jak ostatecznie nazwa ją wydanie tego filmu. Z wielką mocą wiąże się z wielką odpowiedzialnością, Stan Lee. Dzisiejsze narzędzia. Następujące narzędzia będą dostępne tylko do następnego dnia Archanioła, oficjalny post na następny dzień, jeśli złapiesz to w późniejszym terminie. Możesz użyć bieżących codziennych narzędzi do poprzednich zadań. Wyobraź sobie, że używasz wspomnianych narzędzi z czystym sercem i czystymi intencjami. Pamiętaj tylko, że wyobraźnia i emocje dadzą ci najlepsze rezultaty.
Ostrzeżenie dla wszystkich, którzy starają się przynieść niegodne, te rzeczy mają swoją wolę. Zanotuj w pamięci, co chcesz wyposażyć. Przeszliśmy wielkie zmiany, dlatego narzędzia oparte na broni można włożyć do ziemi, aby wywołać pobieranie. Aktywny, pasywny i agresywny w dowolnym miejscu we wszechświecie. Zespół Violet Flame przeszedł na ustawienie 9, co oznacza, że osiągnięto całkowitą kontrolę, a my pozostaniemy w ten sposób, że konieczność będzie dyktować inaczej. Zespół fioletowego płomienia przedstawia się następująco: Archanioł Germain, Archanioł Ansiel, Archanioł Briatos, Archanioł Emanuel, Archanioł AF, Archanioł Batkol, Archanioł Agla, Archanioł Grel, Archanioł Galizur, Archanioł Warfmiel, Archanioł Magdil, Archanioł Ashma, Archanioł Tatrasiel, Archanioł Adonichel, Archanioł Adonai, Archanioł Nuriel, Archanioł Harachiel i Archanioł Cerwiel. Każde narzędzie ma klasę ustawień, poniżej znajduje się legenda klasy ustawień umieszczona na górze każdego wyznaczonego narzędzia metafizycznego. Pasywny równa się nie ma potrzeby używania ani uzbrojenia. Będzie działać samodzielnie, jeśli zaakceptujesz jego obecność. Wszystko, co musisz zrobić, to wyrazić zgodę, a będzie działać w twoim imieniu. Aktywny równa się konieczność użycia. Agresywny równa się zaatakuje, zanim cokolwiek będzie miało szansę wyrządzić ci krzywdę. Aktywny. Legendarny miecz Archanioła Michała może poradzić sobie ze wszystkim, ponieważ jest on całkowicie wszechmocny, nie można osiągnąć poziomu świadomości, którego nie można byłoby przebić. To także niesamowita broń przeciwko elektronice i technologii, ponieważ może zastąpić dowolny zespół obwodów. Pasywny, aktywny i agresywny. Pole promieniujące Archanioła Issaca przypomina pole sił Magnetos i reaguje na każdą formę życia albo z kochającą energią, albo z transmutacyjnym podmuchem ogromnej mocy. Pasywny i agresywny. Miecze Archanioła Leo są biernym i agresywnym mieczem atakującym, który ma własną wolę. Nie próbuj wcale ustępować, tylko przeszkadzasz, wyposażasz się i idziesz. Bierny. Zegarek Wachumana pozwala rozkoszować się pozytywnym uczuciem lub myślą. Wprowadza element majestatu do codziennych chwil i zapobiega ingerencji wrogich podróżników w czasie. Pasywny, aktywny i agresywny. Promienny pokój Archanioła Hamuela pozwala ci być odizolowanym w spokojnej bańce, bez względu na to, co dzieje się wokół ciebie. Pozwala także tym w twoim sercu. Pasywne i aktywne. Ulepszona intuicja Archanioła Jerimiela pozwala, aby głosy twojej duszy stały się głośniejsze, a także pozwala sędziom ducha być bardziej oczywistym niż kiedykolwiek wcześniej. Proszę pamiętaj, że kolejne trzy narzędzia mają być używane łącznie. Są one wysyłane do nas, aby pomóc nam utrzymać nasze fizyczne ciała. Proszę, używajcie tego narzędzia codziennie, zaczynamy usuwać blokady energetyczne otaczające obfitość. Jeśli potrzebujesz pomocy przy użyciu poniższych narzędzi, wyobraź sobie sztabki złota za pomocą różdżki Archanioła Ariel i podpal ją za pomocą miecza Archanioła Nasaragiela i Archanioła Izrafila. Mówię, wyobraź sobie złoto, ponieważ Gaja kontroluje złoto i pieniądze, dobrze znasz tę historię. Federacja Galaktyczna handluje złotem, a manifestacja w tej metodzie jest również zgodna z ich metodami walutowymi i dowolnym systemem walutowym opartym na boskości. Aktywny. Różdżka wygody Archanioła Ariela pomaga przywołać każdą możliwą potrzebę. Jest to wspaniałe i pocieszające narzędzie po wyposażeniu. Aktywne, agresywne i pasywne dalekiego i krótkiego zasięgu. Płonący miecz Archanioła Izrafila może chronić cię przed wszystkimi rzeczami skierowanymi do ciebie w makro lub mikroskali. Może także przyspieszyć czas, w którym coś, co chcesz zamanifestować, dojdzie do skutku. Aktywne, agresywne i pasywne dalekiego i krótkiego zasięgu. Płonący miecz Archanioła Nasaragiela może rzucić na kolana wszelką negatywną energię. Ma również możliwość usuwania wszelkich przeszkód, które stoją na przeszkodzie temu, co chcesz zamanifestować. Uwaga, kolejne trzy narzędzia to metody leczenia i mogą być wysyłane zdalnie do bliskich. Pasywny i agresywny krótki zasięg. Promienie zdrowia Archanioła Kaleziela chronią przed wszelkimi chorobami. Może również pomóc w wyzdrowieniu już zadanych chorób, może zostać wysłany do mas lądowych, a także do pojedynczych żywych istot.
pasywny i agresywny, krótki i długi zasięg. Promienne współczucie Archanioła Teliela wysyła serdeczną miłość do wszystkich w obrębie waszych jurysdykcji. Jest to pielęgnujący aspekt uzdrawiania i jest niesamowicie ciepły. Najlepiej jest dać to spokoju. Aktywny kostur leczący Archanioła Rafaela jest wszechmocną siłą leczącą, która działa stopniowo lub intensywnie w zależności od tego, jak ją dajecie. Jest uważany za najlepszy ogólny instrument leczniczy. Zadanie. 1. Zdemontowaliśmy kamień na wyspie Manhattan Darkness, odcinając ich sznur. W desperackiej próbie przywrócenia ofiary do ponownego uruchomienia. Miasto Nowy Jork zostało ponownie ochrzczone nieświętą wodą, ponieważ nie mogą zrozumieć, dlaczego ich świątynia ofiarna została zniszczona. Wrócimy w przestrzeń i czas i upewnimy się, że woda jest zatopiona w odpowiednim juju. Zajmiemy ten ruch i przejdziemy wodę, nasycając ją szmaragdowo-zieloną, kurzową i tęczową plazmą. To z kolei przyniesie odpowiednią energię potrzebną do utrzymania miejsca czującego pokoju. 2. Nie ma nic świętego dla zorganizowanej ciemności. Istnieje wiele satelitów, które zakłócają biorytmy kogoś, kto jest w medytacji lub coś innego, co powoduje wzrost fal alfa. Istnieje 28 satelitów, które mierzą częstotliwość, a następnie atakują częstotliwość początkową. Istnieje medytacja masywna, która odbędzie się na początku kwietnia, ale jeśli te satelity będą nadal na miejscu, wyrządzi więcej szkody niż pożytku. My, najsilniejsi spośród nas, możemy łatwo naprawić tę sytuację, usuwając te satelity. Biorąc pod uwagę nasze sukcesy w tego typu misjach, zaryzykuję stwierdzenie, że nie będzie to stanowić problemu na długo. Strategia jest taka sama, jak w przypadku wszystkich wrogich, nieprzytomnych obiektów, uderzaj nimi wszystkim, co masz, bez względu na to, co widzisz. Te przedmioty istnieją tylko po to, by skrzywdzić ludzi, nie ma jednego możliwego powodu, aby być grzecznym. 3. Zorganizowana ciemność walczy i porzuciła setki tysięcy ofiar handlu ludźmi. Wzywamy Państwa do współczucia, aby nadal pomagać nam w znajdowaniu tych ofiar. A proszę umieścić symbol nieskończoności na ich głowach, aby Legion Rebelii znalazł ich tak szybko, jak to możliwe. B. Otaczają ich gęstą ciemnością, dzięki czemu będą przykryte światłem, gdy osiągnięty zostanie pewien poziom świadomości i wzrok przeniesie się na wyższe wymiary. Staraj się zniszczyć te świątynie, a także zakłócać wszelki biały szum, którego używają, aby ukryć swoje płacze. Z niecierpliwością czekamy na dzień, w którym zostaną wyzwoleni i tego dnia ujrzą łzy radości spływające na twarz każdego istniejącego archanioła. Muszę nalegać, że jeśli jesteś wrażliwy, spoglądasz poza to, co widzisz i pilnie pomagasz dzieciom, które potrzebują twojej pomocy. To czas, w którym musisz być najbardziej odważny, nie przestawaj, dopóki to zadanie nie zostanie zakończone. Nasze moce są tak dobre, jak ich używamy. Dzisiejsza medytacja nazywa się medytacją świętej wody.